Zawsze śpiewałam te piosenki od dzieciństwa, tak jak większość Polaków. I uważam, że do pewnych piosenek trzeba troszeczkę, może nie dojrzeć, tylko żeby one dojrzały w tobie. Dlatego, że trudno śpiewać mądre piosenki, mądre teksty. Trzeba coś w życiu może przeżyć, otrzeć się o coś, żeby zrozumieć, że to wszystko z czegoś wynika. Że to życie jest złożone, że przenoszy się nam niekiedy niespodzianki. Trzeba przetrzeć swój szlak w życiu, troszeczkę pomęczyć się, coś zdobyć, o coś powalczyć. Wtedy można zrozumieć, że to tak wszystko w sumie nieważne. Że chodzi o to, żeby być razem, żeby kochać się nawzajem, żeby wspierać się nawzajem. I uważam, że Kuczawa właśnie o tym pisał te swoje piosenki. I to cenię najbardziej. Zaciągnijcie na oknie niebieską zasłonę. Siostro, lepiej stąd weź, niepotrzebne mi są. Wiara, miłość, nadzieja, poznajcie dłonie. Moje trzy wielkie dzięki odwiedzić mnie chcą. Wiara, miłość, nadzieja, poznajcie dłonie. Moje trzy wielkie dzięki odwiedzić mnie chcą. Krótki pobyt na ziemię opłacić przystoi, ale pustą sakiewkę dziś mam, jak na złość. Nie zamartwię się, nie smuć, o wiaro ty moja, przecież jeszcze dłużników zostało ci dość. Nie zamartwię się, nie smuć, o wiaro ty moja, przecież jeszcze dłużników zostało ci dość. Resztką sił się odwrócę do drugiej z kolei, by w ramionach jej ukryć skruszoną swą twarz. Nie zamartwij się, nie smuć, o matko nadzieją, nie jednego wszak syna na ziemi tu masz. Nie zamartwij się, nie smuć, o matko nadzieją, nie jednego wszak syna na ziemi tu masz. A gdy usta przycisnę do dłoni tej trzeciej, słyszę, jaką czułością głos cichej drga. Nie zamartwię się, nie smuć, ja sama się przecież zamiast ciebie musiałam roztrwonić do cna. Nie zamartwię się, nie smuć, ja sama się przecież zamiast ciebie musiałam roztrwonić do cna. Czyjekolwiek cię w życiu ramiona tuliły, jakikolwiek by w życiu ogarnął cię żar, dług twój ludzki oszczerstwa w który sposób spłaciły, więc oczyszczą cię z nim umalnią od kar. Dług twój ludzki oszczerstwa w który sposób spłaciły, więc oczyszczą cię z nim i umalnią od kar. Leży czyste jak łza w pierwszym świtu przypłynie, blada flaga pościeli powita mdły blask. Trzy sędziny, trzy siostry, trzy matki cierpliwe, otwieramy kredyt ostatni już raz. Trzy sędziny, trzy siostry, trzy matki cierpliwe, otwieramy kredyt ostatni już raz.
należy oceniać, dlaczego ludzie przychodzą na koncerty. Każdy czegoś swojego szuka. Na pewno grono ludzi przychodzi kochając piosenki Okudżawy albo Włodzimierza Wysockiego, albo kojarzą coś ze swoim dzieciństwem, z przeżyciami swoimi własnymi. Albo szukają magii Krakowa w piosenkach krakowskich kompozytorów, kompozytorów związanych z kabaretem Loch Camelot albo z Piwnicą pod Baranami. Różnie to bywa. Przyjechałam do Polski, nie uważam, że za dużo zagrałam w Polsce w filmach i traktuję to raczej jako przygodę życiową. Grałam przez wiele lat w telewizyjnych spotkaniach z baladą. To była jakby taka stała praca moja, oprócz koncertów i udziału w kabarecie Loch Camelot w Krakowie, z którym jestem związana do tej pory. Jest to kabaret niecodzienny, nietypowy, kabaret eksperymentalny, sketchów, niekoniecznie politycznych, niekoniecznie takich typowo kabaretowych w sensie tego słowa, kabaret absurdu, takich poszukiwań prawie teatralnych. Dlatego akurat nie widzę w tym żadnego problemu, żeby połączyć jedno z drugim. Żywopiscy, okunijcie wasze kiści w suitu dworów adwanckich ich zarów, żeby były wasze kiści słowne listie knygrów, żeby były wasze kiści słowne listie knygrów. Действуйте прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Мостовая пусть качнется, как качнется, пусть начнется, что еще не началось. Вырисуйте, нам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вырисуйте, нам зачтется. Вы как судьи нарисуйте наши судьбы, нашу зиму, наше лето и весну. Ничего, что мы чужие, вырисуйте.
moimi rodzicami. W tej piosence jest coś niezwykłego i magicznego. Ojciec zawsze ją śpiewał na święta i mówił, oby tak było jak w tej piosence. Spróbujmy cieszyć się każdą chwilą, którą daje nam Pan Bóg. Spróbujmy polubić jeden drugiego, naprawdę. Spróbujmy wspierać się nawzajem. Spróbujmy wybaczać jeden drugiemu jego przegrane i wygrane również. Spróbujmy wybaczyć. Spróbujmy być razem. Jeżeli nie fizycznie, to serce. Bo przecież życie nasze jest takim krótkim. Dawajcie was klicać, drug druga was chiszczyca. Bez wykoparnych słów nie damy papa sensu. Dawajcie gawalić drug drugu komplimenty. Wiecie te wsio любви счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврось, а то попеременно. Не надо придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Przyznam się, że zastanawiałam się nad tym, czy robić coś jeszcze. Będzie następny program. Będzie program z piosenkami, do tekstów noblisty XX wieku,
Rabindranatha Tagora. To teksty w Polsce praktycznie nieznane. Nieznane, tak. I ten autor w Polsce mało był znany. Był znany na całym świecie. Był bardzo ceniony i pisał bardzo prostym językiem. Sam tłumaczył na język angielski, pisał w hindi i sam tłumaczył swoje teksty na język angielski. Nie tylko filozoficzne, ale takie w sumie troszeczkę podobne do tekstów Bułata Okudżawy, które trafiają prosto w serce każdego człowieka, bo przypominają te zwykłe, prawdziwe, codzienne, życiowe sytuacje, które zdarzają się każdemu z nas, do którego mamy sentyment, których niekiedy bronimy się, bo wymagają od nas, żebyśmy przestali być tacy ważni, honorowi, niepodlegli, nieulegli, żebyśmy po prostu stali się z powrotem dziećmi, naiwnymi, otwartymi, szczerymi. Wywołują najlepsze cechy w człowieku. Przygotowałam razem z moim muzykiem, wspaniałym krakowskim gitarzystą, znanym bardzo w środowisku i cenionym, naprawdę wirtuozem gitary, Grzegorzem Grybosiem. Bardzo lubię z nim grać, uważam, że zasługuje na to, żeby częściej go zapraszano również jako instrumentalistę, bo gra z jakimś swoim bandem bardzo, bardzo fajne, ciekawe, przyjemne, jazzowe. Девочка плачет, шарик улетел, ее утешает, а шарик знакомых тут вам, а прежде ж мне жаль,
że tu w drzwiach nie pojawi się puszki. Tak chętnie by dziś, choć na kwadrans na koniach tu wpadł. Dziś już nie musi piechotą się wlec na spotkanie. I tyle jest aut, jakie ty unoszą nas w dal. A przecież mi żal, że po Moskwie nie schodzą już sam. I nie ma już sam, i nie będzie już nigdy nasza. A przecież mi żal, że po Moskwie nie schodzą już sam. Dziękujemy Wam bardzo. Dobrego wieczoru Wam. Dla mnie, daj się.
Господи, Твоя власть. Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому, хоть до исхода. Kojarzy nam się, ja osobiście byłam kiedyś w Moskwie, pamiętam ulicę Arbatów bardzo dobrze. I no, oczywiście wykonanie też przepiękne, pani, przepiękny głos, romantycznie, fajnie tak, jak to powiedzieć, poprowadzony koncert, ten przekaz taki naturalny, ludzki. Ja tak odebrałam, ja nie wiem jak inni. Podobało mi się bardzo. Jestem pod dużym wrażeniem. I pierwszy raz jestem w Szczawnie Zdrój. Przepiękne miejsce, fantastyczny teatr, wspaniała publiczność i bardzo, bardzo profesjonalne podejście pracowników, wszystkich osób, którzy pomagali mi w tym koncercie, nagłośniali to, robili światło. Wszystko było fantastycznie zorganizowane.